No dobra, słuchajcie moi drodzy, tutaj akurat, ponieważ poprzednia misja zakończyła się tak trochę pośpiesznie, więc tu chciałem zademonstrować, jeden z naszych tych sympatycznych strzelców wyborowych awansował i moi drodzy przeskoczył tutaj i była do wyboru na majorze pewna ręka i celność. Więc moi drodzy, pewna ręka. Ja z reguły wybieram pewną rękę, ponieważ ona daje plus 10 do celności i 10 do krytyka. Natomiast alternatywnie ta celność to daje plus 20 do celności, ale po kucnięciu. No, z reguły nie kucam przed tym, więc no, akurat no, ja tego nie używam. Drugi zawodnik, który został, to jest właśnie według mnie interesujące. Tak, awans tutaj na kapitana. Była alternatywa pomiędzy Zawziętym a Huraganem Stali. Więc tak, Zawziętego kiedyś brałem, ponieważ wydawało mi się, że jeżeli w swojej turze zabijesz wroga, to będziesz miał jeden dodatkowy ruch. No tak, to jest prawda, że rzeczywiście ten ruch jest, ale można go wykorzystać wyłącznie na odbiegnięcie i schowanie się na za zasłonę jakąś, co jest takie, szczerze mówiąc, mało sympatycznie przydatne. Natomiast huragan stali, moi drodzy, w momencie, jeżeli się ustawimy na przykład na flarze, którą rzucają posiłki adwentu, to wówczas wokół niego będą przebiegali właśnie obcy. No, jeżeli będą mieli akurat farta, że będą biegli we właściwą stronę, to każdy z nich dostanie ciosa, no, ciosa z miecza. Przydatne, zdecydowanie ten huragan stali. Dobra, teraz co tam dalej będziemy robić? Jak jesteśmy tutaj, to w Szkole Działań Partyzanckich dobrze by było zobaczyć. Mamy 322 kasy. I teraz tak, mokra robota. Po pierwsze, no to by się też przydało. Strzelec w dziesiątkę. Słuchajcie, zlatamy z dwoma strzelcami, kupimy mu go. Łowca instynkt myśliwego. Tego se odpuścimy. Bo on rzadko strzela, ale by się przydał. Specjalista jest fajna. Wojna zintegrowana. No, premie PSB są znacznie większe, no ale to na to trzeba mieć trochę kasy. Później. Później sobie po prostu pójdziemy. Mściciel. Dobra, na razie słuchajcie, nie będziemy nic więcej kupować. Najważniejsze to było ten grenadier, największy boom i ten strzelec. Dobra, tu jedną sprawę mamy załatwioną. W dziale technicznym. Chyba na poligonie coś się buduje. Wiecie, co jest grzebanie w czaszce? Żebym nie zapomniał, to moi drodzy, następnym, które tutaj będzie, będzie po prostu granat plazmowy. Nie gadaj, Szentyle. I on niestety zbuduje się po tym. Teraz tak, co my tutaj jeszcze możemy sobie zrobić? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy tutaj. W ruchu oporu mamy zrzut zasobów za jeden dzień. Tak. I teraz, moi drodzy, co byśmy tutaj mogli zrobić? Zasoby już zdjąłem. Zwiesiła mi się gra kawałek wcześniej, dlatego jest kawałek wycięte, ponieważ wylądowaliśmy w innym miejscu. No i teraz po prostu tutaj chyba możemy coś spróbować coś kupić. Nie możemy kupić technika, bo jest trochę drogi. No dobra, ale wiecie co? Możemy sobie wyskoczyć na czarny rynek i coś sprzedać. 195 zdaje się kosztował. No to dobra, co tu możemy sprzedać? Tak. Słuchajcie, nie używam koncentracji. Dlatego już mamy w tym momencie 192. Tego nie wolno, tego nie wolno. Apteczka. Dobra, słuchajcie, zaawansowana automatyczna ładownica. Tego na ogół też nie używam. Wobec tego sprzedamy sobie. Zatwierdź. Już mamy kasiorkę na moi drodzy. Mamy kasiorkę na tego technika. Mam nadzieję, że zdążymy po niego. Dobra, tu jest pan technik. Technik, chodźmy, kupimy cię. Dobra. I obstalujemy go w jakieś tam sprytne miejsce. Słuchajcie,
Mogę go w kilka miejsc wsadzić, tego technika, ale moi drodzy, wetkniemy go albo przyspieszyć laboratorium psioniczne, co też jest potrzebne, ale mi poligon akurat jest potrzebny też, pusto. Dobra, do dyspozycji. Tak, na poligonie rzeczy będą się robiły szybciej. Teraz przez chwilę pogrzebiemy sobie. Dobrze. Dostaliśmy mało kasy. No trudno. Szyfr obcych. I znowu ten przerzut. No dobra, jakoś przeżyjemy. 224 zasoby. Gdzie one są? Dość daleko. Teraz słuchajcie, gdzieś trzeba będzie poświęcić trochę zasobów. I nie ma co się tu oglądać, bo potrzebujemy wybudować chyba przekaźnik. No więc skoczmy po te zasoby. Mało ich jest. Dobrze. Informacja. O, szybkie badanie bezimiennego. Nie będziemy się zastanawiać. Słuchajcie, taki wabik, który po nim jest, no można go używać, ale on tylko daje w jednej turze pojawia się holograficzna postać. Archiwum czy płyty pancerne? Pójdźmy w płyty pancerne w końcu. Może pójdzie coś w kierunku jakichś lepszych. Grzebanie w czaszce. Dobra, wybieramy nowy projekt, ale tam już jest wybrany granaty plazmowe, więc nie będziemy tam szli. I zajmujemy się dalej skubaniem. Zrzut zasobów. No dobra, i słuchajcie, tutaj na tym niestety mi się gościu wziął i zwiesił cały ten komputer. No mam nadzieję, zrobimy kontynuuj szkolenie, że nie będzie takiego numeru jak poprzednio. Depending on who you ask, psionics could be considered the alien's greatest strength. Now our own psi operatives can tap into that same power. Nasz pierwszy żółtodziób awansował. Odblokował sobie zdolności psioniczne. No i teraz może różne rzeczy robić, ale proszę zwrócić uwagę, 18 dni w dominacji. Trzeba szybko tutaj wrzucić jakiegoś technika, bo to się skraca. Na razie rozpocznij szkolenie na ten. Tutaj można sobie kolejnego wsadzić, ale nie ma takiej opcji, żebyśmy na razie mieli tylu techników. Dobra, pierwszy zrzut zasobów. Ile mamy zasobów? 96. Ile kosztuje ten przekaźnik? Stówkę. Dobra, nie mamy co nawet robić. Czego skaczesz jak kupi po planszy? A zaraz, jakie mamy tutaj rzeczy? Słuchajcie, tu są jednostki zasobów. Może byśmy tam skoczyli i sobie przynajmniej troszkę nategowali. Dobra, może lećmy na te jednostki zasobów. No, zrobiło się krucho. To się przyda za kawałek. I tak najprawdopodobniej byśmy... Informacji mamy 56. Dobra. Jest fajnie. Jakieś przechwycenie zasobów. Może będą pieniążki dzięki temu. Lecimy. Tak. Demoniczny ogar. Będziemy jakiś pociąg adwentu. Pamiętamy, żeby nie niszczyć takich rzeczy. No i rozpoczynamy misję. Znów tutaj. Tak. No kochani, co byśmy tutaj zrobili? Tu chyba wszystko jest cacy. Niczego nie mamy co tu ukrywać. Lecimy, przyspieszamy. No, leć. Rozpocznij. Tu musimy sobie poczekać, mamy chyba 10 minut. No może być ciężko złapać, chociaż na tym żółtodziobie czasami misje nie są jakieś takie bardzo ciężkie. No ale trzeba się będzie zdrowo sprężać, żeby się w 30 minut zmieścić. Mam jeszcze 20. Jeżeli się będzie podejmować ryzyko, to oczywiście nie ma problemu. Normalnie to się nie bawię w ryzyko.
tylko zaczaję się, poczekam jedną turę więcej, to nie potrzeba tego oglądać. Dobra, zapisz grę, SW. I wskakujemy. Gdzie jest nasz pociąg? Pierwsza rzecz to, moi drodzy, tu nie będzie niestety latarni, które by mogły tam podnieść specjaliści jakieś profity. Zobaczcie, że się trochę nam zrobiło. Mamy chyba w trybie ukrycia szybsze ruchy. Teraz tak. No dobra. Dobra, jest wieżyczka. Wieżyczki to się trzeba było spodziewać tutaj. Teraz tak. Snajperzy idą gdzieś na górę. Tylko że tak, to snajper. Pierwsze. Teraz tak. Facet, no musisz doczekać do końca. No dawaj następnego. Aha, dwie wieżyczki, jak miło. Dobra. Słuchajcie, co dalej proponujecie? Jak widzicie, wcale się nie przejąłem tym faktem tych dwóch wieżyczek. Spróbujemy się szybko tym zainteresować w taki sposób, żeby... Dobra. Rozkaz, pędzę. Tak, złomiarz. Złomiarz. Tu. Teraz tak. Gdzie jest mój gość od przechwytywania? Tutaj. Moi drodzy. Idziemy. I jeszcze mamy jedną piłę. Ryba piła. Ryba piła zobaczy, czy tam po tamtej stronie nie ma przypadkiem jakiegoś zagrożenia. Ruchy, ruchy! Tu na razie wszystko wygląda dość fajnie. Wolałbym się gdzieś tu schować, żeby nie zostać na odkrytym polu. Tutaj pójdę. Dobra. Rozkaz. Upatruję nieprzyjaciół. Dobra, moi drodzy. Teraz tak. Wyłączymy sobie tą drugą zwierzyczkę. Protokół przechwycujący na tą drugą. Mam 100%. Kontrolowanie też można włączyć. Ale to nie ma sensu. Zobaczcie, wieżyczki już mają dwa punkty pancerza, czyli na przykład obrażenia. Dobra, hakuj, mam dwa razy więcej punktów techniki teraz w tym momencie, bo moi drodzy, zostało zrobione, jak to się nazywa, grzebanie w czaszce, więc posiadanie tego sprzętu do grzebania. Dobra. Teraz tak, moi drodzy. Ta wieżyczka dostanie w czapę. Dobra, wiem, że żeśmy się zdradzili, no ale co zrobić? Tak to bywa. Wieżyczki trzeba będzie po prostu wykończyć. Teraz tak. Ty sobie zrobisz błyskawiczne ręce. Dobra, tej wieżyczki już nie ma. Teraz ta wieżyczka, to ten chyba ma przeciwpancerne? Nie, ten ma zapalające. No dobra. Tak. I szpaner go ze zwykłej ręki. On ma przeciwpancerne. Dziękujemy. Dobra. Teraz tak. Tu się sprawa uspokoiła, ale ja muszę wiedzieć, co dalej. Na pewno tam coś będzie. Więc teraz tak, po pierwsze.
przerzut gościa w celu zrobienia luknięcia tu. O, widziałem Marchona. No dobra. Teraz tak. Ty masz pseudo-Walkiria? Niezła jesteś. Tu, tak. On the move. Ta. Roger that. Tu jest czysto. Nie. A moi drodzy, dwa. Dobra, czyli tu jest raz, dwa, trzy, tam są dwa. Dobra. To teraz, moi drodzy, to by trzeba było sobie zobaczyć, kto co tu może. Ten nic nie może. Chyba wszyscy już byli, tak? To, moi drodzy, tak. Żeby się tu czasem coś nie zrobiło źle. Tak będzie. To się tu przesuniemy. Dobra. Zapiszmy sobie ten stan. Z archonami nie jest fajnie, ponieważ one mają spore uniki. Ale dobra. Co tu słychać? Już tam idę. Nadal są. Dobra. Teraz tak. Teraz tak, szpaner, ponieważ mam zamiar zrobić... Ale dlaczego nie widzimy tamtych? Widzisz tych dwóch, tak? No dobra. Dobra. Chodź, Pimpek, lecisz naokoło. Zaraz będę na miejscu. Żeby cię nie korciło, to tu. I przeładujemy się. Widzimy mroźną bombę, może być potrzebna. Tak. I teraz tak. Tu w tym miejscu. Nie ma problemu. Przeładujmy. Mogę sypać dalej. Zlos. Już tam idę. Dobra. Zaraz będę na miejscu. Zdaje się. Warta. Ty na razie się, koleś, nie wychylaj. Eyes on the prize. Bo nasi są. Osłaniam resztę oddziału. Tak jest. Dobra. Wiesz co, koleś, tak sprawdzimy sobie. Jak daleko bije ten granat. Nieźle. Mógłby go ściąć. Ale jeszcze tego tutaj nie zrobimy. Zeskoczymy sobie gdzieś w to miejsce. Rozumiem. Dobra. Teraz tak. Ty zrób zwykłą wartę. Broń w pogotowiu. Ty zrób wartę. W zasadzie to wiecie co? To wszyscy sobie niech zrobią wartę. Rozkaz wypatruje wrogów. Overwatch wall. Scanning. Osłaniam resztę oddziału. Teraz tak. Pytanie zasadnicze. Gdzie jest ten drugi archon? Na razie powiem wam szczerze, że nie wiem, gdzie jest.
Dobra, w ciemno walimy. Najpierw zapiszemy. 20 minut już gramy. Posedu! Dobra. Pan Blaszak. Nie wyszło mi. Dobra. Czy oni powinni mnie widzieć? Tak. Teraz już niestety powinni. O, niedobrze. Poprawiam celownik. Ty warta. Przeczekuję teren. Samone. Miejmy nadzieję, że tam ci się nie ruszy. Poprawiam celownik. Tak to wygląda z Archonami. Następnym razem cię dorwę. Z lekka się wystraszył. No dobra. Zostało go niewiele, dlatego się zdekonspirowania. Ty sobie załóż czapkę. Nikt mnie nie widzi. Niewidkę. I od razu lecimy. Przyjąłem, ruszam. Na razie warta. Wypatrujmy wroga. Broń gotowa. Warta. No chodźcie, brudasy. Order's confirmed. On the move. Roger. I got my eyes on. Tak jest. Chciałbym wam zademonstrować grzebanie w czaszce, ale to nie jest takie proste, jak się wszystkim zdaje. Przeładuj. Dobra, ciśniemy! Przeczesuję teren. Wyznaczam strefę ogniową. Wypatruję wroga. Mogę siać. Żaden się nie prześliźnie. Zmienić overwatch. Tutaj niestety nie możemy używać granatów. Ponieważ zniszczymy zasoby, po których żeśmy przyjechali. No dobra. Najbardziej interesuje mnie, gdzie jest Archon. No dobra, słuchajcie. Widzę tam drugiego Archona, tego, który zarobił. Teoretycznie, moi drodzy, nie powinien
zestrzelenie go nie powinno skutkować. Uruchomieniem całej ekipy. Krzyk na drogę. No dobra. Teraz tak, słuchajcie. Tu trzeba to się szybko tym zainteresować w taki sposób, że po pierwsze... Dobrze by było. Oj, drodzy, schować się tu. Rzucić no granat. Tylko wiecie co? Ten granat, kurde blade, skasuje mi moje drzewo. No dobra. Z czym ty jesteś? On your order. I'm busted. No dobra. To by to wybuchło. Archon. Dobra. Pali się, to to miło z jego strony. Oni wzdraśnięcia. Teraz tak, ty już nie masz ruchu, ale ty masz gdzieś tutaj. No chodź, przyjacielu. Ten i tamten. Nie da się ich rozgrzebać w czaszce. Ty już rzucałeś. Jak na złość, no przeszedłem po sprzęty. Chyba że zrobimy tak. Mroźna bomba. Zapomniałem o mroźnej bombie. Rzucam granat! Dobra. Ci są zamrożeni. Teraz tak, dobrze byłoby zdjąć. To niedobrze. Nie został trafiony. A ten dlaczego nie ma? Przecież... Co trzeba cofnąć? Nie, w tym miejscu przecież była. Był ruch. Paskudnie. Mamy 29 minut. No dobra, będzie strasznie długi film. Gdzie jesteśmy? Teraz tak. Ty
być tu. Dobrze, brudasy przyjdą kiedy indziej, jak ich znam. No dobra. Mogliby się ruszyć, ale się nie ruszą, to ich 100% wiem. Dobra. Teraz zapiszmy sobie, zaatakujemy trochę inaczej. Musimy sobie zostawić koniecznie ten... tą mroźną bombę. Zobaczą mnie. No dobra, zobaczyli. Czyli to nie był dobry pomysł. Wczytajmy grę jeszcze raz. Trzeba status tego jednego archona, bo dwa archony to za dużo. Jak na takie możliwości nasze. 31 minut. Powinno to być wszystko, już cała ekipa, ale no nie jest prosto to skasować. Dobra, moi drodzy. Po pierwsze to tak. Ty zrób sobie strefę śmierci. Kogo trafisz, to twoje. Nie chybiam. Ty spróbuj. Zabić tarczownika. Dobrze. Chyba zacznę ich podliczać. Niestety. Cel nadal stoi. Pali się. To jest dobra okazja, moi drodzy, do zrobienia czegoś fajnego. Teraz tak. Po pierwsze, na pewno musimy wykorzystać tą mroźną bombę. Jestem w drodze. I przyblokować najlepiej tego archona i tego archona. Tak, to jest dobry pomysł. Zapisujemy grę, bo chcę pokazać grzebanie w czaszce. Rzucam granat! Dobrze, tamten zginął. Teraz tak. Spróbujmy pokazać, jak wygląda grzebanie w czaszce. Cel unieruchomiony. No. Nie pokazane zbyt ładnie, moi drodzy. Niewielki skład informacji. Mam nadzieję, że... O! Dobra, udało się. 20 informacji żeśmy zyskali. Dobra. Teraz tak. Ty musisz się chyba... przeżyć na się tu. On the move. Position compromised. Może i zauważono, ale jesteś trochę... Tylko nie wiem, żeś chybił. Nie. Dobra, i ryba piła. Tak jest. Czapkę lewiczkę szlak trafił.
Dobrze. Gościu ma... I co? Jeszcze to trwa? Jeszcze? O nie! To będzie bardzo długi odcinek, moi drodzy. No dobra. Przeładuj. Dobra, ciśniemy! Warta. Zobaczcie, brudasy. Ruszam. Przeładowana. Nie ma problemu. Co to my jeszcze możemy spotkać na swojej drodze? Wyznaczam strefę ogniową. Heading out. Już niestety moje ludziki nie mają... Rozkaz. Nie mają... No dobra. Co my możemy zrobić? Szybko pobiec gdzieś tutaj, koło kamienia, się schować. Tu. Tak jest. Teraz, moi drodzy, gdzie jest ten mój drugi gościu? Mam nadzieję. Rozkaz! Tu jest ten kamień, tak? Idę! Tak jest, broń w pogotowiu! Zajęć broń w pogotowiu! Moving to Overwatch! O tak! Dobra. Przeczyzujemy. Trzeba się gdzieś udać, ponieważ oni sami do mnie nie przyjdą. Ciekawe, co tam może siedzieć. Nic nie tupię. Robi się. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. No chodź. Biegnę. Osłaniam resztę oddziału. Osłaniam resztę oddziału. Ciekawe, gdzie oni są. Tak jest, broń w pogotowiu. Scanning. Dobra. Hybrid forces sighted. Na razie. Nie, weź, to są jakieś... Daj spokój, no. Dla naiwnych. Odsłaniam resztę oddziału. Tak jest, wykonuję. Odsłaniam resztę oddziału. Broń w pogotowiu. No chodźcie, brudasy. Zaraz będę na miejscu. Zabezpieczam teren. No dobra, tam jeszcze dwa lansiery siedzą. Przynajmniej takie miałem wrażenie.
koniec chyba. To jest niegłupie miejsce, ale to jest głupie, to. Dobra, właśnie tu. Rozkaz, ruszam. A ci na razie robią Overwatch All. No chodźcie, Budasy. Odsłaniam resztę oddziału. Dobra. Długi ten odcinek się zrobił. Dobra. Nie ma sensu się podkładać, bo podbiegniemy za blisko, się to źle skończy. Gdybym miał fantoma. Wypatruję nieprzyjaciół. Ale niestety nie mam już. Idę. Daję broń w pogotowiu. Broń w pogotowiu. Przeczesuję teren. No dobra. Tak pobiegnijmy. Siedzą skubańcy w tamtym. Broń pogotowił. No dobra. Okej. Żaden się nie prześliźnie. Już się za to biorę. Wypatruję wroga. Się wie. Niestety. Got it covered. Rozumiem. Teraz tak, słuchajcie, zrobiłem podpuchę. Wyciągniemy ich stamtąd. Widzisz go? Rozkaz. Nie ma? No to dobra. To są paczki, które warto zachować. On the move. Overwatch. Robi się. Rozkaz, wypatruje wrogów. Żaden się nie prześlizgnie. Przeczesuję teren. Broń w pogotowiu. Osłaniam resztę oddziału. O, jeden mi został. Dobra, zbierajmy się w pobliże. No chodźcie, żaden się nie prześlizgnie. Tak jest. Broń w pogotowiu. Scanning. Wyznaczam strefę ogniową. No dobra, gdzie są te prosiaki? W drodze! Nie ma! Co jest? Rozkaz, wypatruję wroga. Wypatruję wroga. No i gdzie oni są?
Zrozumiano. A jednak. Będzie chyba jedyna szansa. Drodze. Trochę musimy zepsuć. Albo może tak. Snajperom, żeby... Leci granat! Słuchaj, snajperze, powiem wam szczerze, że nie wiem dlaczego. Nie widzę go. Bardzo dziwne. Mamy sztywnego. No dobra. Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. Dobra, kończymy, moi drodzy.